Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj parę słów na temat podlewania borówki amerykańskiej, kanadyjskiej. Czy w ogóle trzeba to robić? Dwa wyjaśnienia. Nie pokazuję się, gdyż latam prawie na Waleta, jest tak gorąco. A nie zwracajcie też uwagi na to, że jest to taki wielki gąszcz. Ja po prostu w tym roku naprawdę nie mam kiedy skosić działki. Już chciałem to zrobić, ale nie mam kiedy. Moi drodzy, ja mam 42 krzewy borówki amerykańskiej. Około 22 starsze i 20 takie młodsze, mniejsze, jak tutaj widać. Jest to borówka amerykańska i borówka taka tak zwana niska, borówka kanadyjska. To mam w tej chwili 3 sztuki stare i kilka młodych, no, ale to właściwie traktuję jako taką samą roślinę, bo to pełno różnych odmian i różne też tam niskie, średnie, wysokie, to już wiecie, im więcej odmian, im więcej kombinacji, tym więcej ludzie właśnie nazywają różnie i próbują traktować później różnie, a dla mnie to jest właściwie jeden worek lewy, więc ogólnie o podlewaniu borówki. Moi drodzy, ja nie podlewam w ogóle nic. W tym roku zdarzyło mi się, że jak likwidowałem tam beczkę z gnojówką, to wziąłem 10-litrowe wiadro takiej gnojówki i lunąłem tutaj pod ileś tam krzewów, więc może po litrze dostały, bo po prostu musiałem gdzieś to wylać. Ale generalnie nie podlewam borówek wcale, nawet tych świeżo posadzonych. Dlaczego? Bo po prostu nie mam też wody w ogóle. Mam teraz podłączoną wodę do domu i mam problem z tym, że nie mogę pompować jej do ogrodu. Tam jest porąbane podłączenie. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, nie chce mi się latać z konewkami pokiego grzyba. Trzecia sprawa, w zeszłym roku też nie podlewałem w ogóle. Miałem ponad 60 kg zbiorów borówki. W tym roku podejrzewam, że będę miał trochę mniej, bo tam spadł pewnego razu taka ulewa była, że dużo kwiatów pospadło. Padało. Trochę ta pogoda była taka pokićkana, że trochę zaczynały kwitnąć, a to jeszcze mrozik złapał, a to potem było zimno, przestały kwitnąć, potem znowu takie porąbane w tym roku to było, że może być trochę mniej tych borówek, ale jak widzicie, i tak na każdym właściwie krzewie coś tam jest. W zeszłym roku nic nie podlewałem, miałem tyle boróweczek. Był dobry rok, padało. No ale właśnie, co tu zrobić, żeby w ogóle ich nie podlewać, bo ludzie robią linie kroplujące, wydają masę kasy na coraz droższą wodę i co zrobić, żeby tak nie trzeba było tego podlewać. Ja staram się w ogóle robić filmy takie, żeby was namawiać do takiego długoterminowego spojrzenia na ogród i po prostu unikania różnych niepotrzebnych prac, wcześniej dbając o zastosowanie na przykład ściółki. I po prostu widzę, że ludzie na przykład też nie chcą posadzić za bardzo, bo rozmawiam i mówią, no tak, no miałem posadzić dwa krzewy czy trzy, ale ciągle tam wszyscy mówią, że to trzeba podlewać, gdzieś czytałem, że to lubi wodę i w ogóle. Owszem, borówka ma taki, jak ja to mówię, promienisty system korzeniowy. Jak tu mamy krzew, to jest taki dookoła, w każdą stronę mniej więcej równo te korzenie odchodzą i nie, że takie jedne wielkie, tylko taki dużo takich małych jakby korzonków. No takie słoneczko się z tego robi. On jest dosyć płytki, ten system korzeniowy i taki dosyć taki szeroki. Dlatego rowy takie ja mówię rowy, bo ja to wykopuję ziemię rodzimą i po prostu usypuję coś innego. Takie grzędki z borówkami dobrze by było, jakby miały tak z 60-70 cm szerokości. No i właśnie, dlaczego ja nie podlewam, skoro mam ziemię piaszczystą, co jeszcze widać tam, no piaski u mnie są, piąta klasa piasków, to jest tak, że jak spadnie deszcz, to przez chwilę on się utrzymuje, bo ziemia jest taka pozbijana, wiecie, rośliny i tak dalej, no utrzymują się troszeczkę kałuże, ale jak już znajdzie ujście, to jak przez sito spada w dół i nic nie zostaje, tak? Łatwo też paruje, nie trzyma wody, nie ma tu gliny w ogóle, także no w tym cały problem, że ta woda po prostu szybciutko ucieka. I jak to jest możliwe, że ja takie rośliny, które lubią wodę, utrzymuję na glebie piaszczystej bez podlewania? Moi drodzy, po pierwsze mam trochę cienia. One są tutaj przez pół dnia w cieniu. Jak widać nawet te jeszcze w tej chwili, a jest godzina po 12. Także tutaj
sporo tego cienia przy nich jest. To jest jedna sprawa. One nie muszą być tak cały czas na słońcu. Lubią jak każdy krzew owocowy, który ma wydać słodkie owoce, żeby troszeczkę było tego słońca, ale nie muszą być cały dzień, więc można sobie śmiało posadzić je gdzieś niedaleko drzew, na przykład, które będą trochę przesłaniać. Druga sprawa. Ja tę piaszczystą ziemię tutaj wydobyłem i mieszałem ją z różnymi materiałami, jakie na tamtą chwilę mogłem znaleźć. Jakaś próchnica taka z rozłożonych drzew z lasu, trociny, kora, no jakiekolwiek zrębki, niezrębki. Ja nie miałem w ogóle żyznych materiałów typu kompost wtedy, ani jakiegoś obornika, czy jakichś gnojówek tutaj, żeby przelać to. Po prostu same takie zdrewniałe, suche materiały, ale generalnie dużo materii organicznej. Igły, nie igły, szyszki, wszystko co tylko można. To jest jedna sprawa. Z tego się tworzy materia organiczna, która tworzy taką gąbkę z ziemi później i trzyma wodę. Druga sprawa to jest gruba ilość ściółki. Musi być po prostu mnóstwo ściółki. Zobaczcie, ja tu mam, teraz to nie widać, bo to pozarastane, ale ja mam aż taką górkę z tego usypaną i nawet tutaj, jak jest to wystawione na słońce bardzo, słuchajcie, w tej chwili jest tak, ja wiem, przynajmniej z tydzień upału jest, że nie pada w ogóle nawet kropla woda, kropla woda nie pada, ale wcześniej też było bardzo, bardzo mało tych opadów. Zobaczcie, sucho na wiór, prawda, ale zaczynamy się podkopywać. I teraz tak, po jakichś 2-3 centymetrach, to jest pełno mrówek, sobie miejsce wybrałem ekstra, jakieś gniazdy im rozwaliłem, no może przesadziłem, po 4 centymetrach, zobaczcie co tu się dzieje. Normalnie zaczyna się wilgoć, nie? No rozwaliłem mrówką gniazdo, no trudno, niech się gonią, nikt ich tu nie zapraszał. W każdym razie już jest mokro, dobra, nie będę chamski, przysypię im, niech sobie tam siedzą. Pies je tam, nie powiem co. Odkopiemy tu, może się nie natrafię na... może się nie natrafię. Co ja mam za słownictwo dzisiaj, to ja pierdzielę. Zobaczcie. Mokro. Ta ściółka i te wszystkie trawy zresztą dookoła, w nocy, jak się zrobi zimniej, a potem w dzień cieplej, ona chwyta wilgoć z powietrza. I zobaczcie tutaj, jakie to jest, o, widzicie takie pleśnie, prawda? To jest wszystko, nie wiem, czy to widać dobrze na ekranie, jak nacisnę, o, widzicie? Woda wypływa. Ja nie podlewałem tego od początku roku. Mamy tydzień, że ja chodzę na waleta prawie w samych majtach tutaj. 35 stopni dzisiaj w cieniu, na słońcu tutaj to dogrzewa pewnie nawet do 45 czy 50 stopni. Ale ściółka, proszę Państwa, grubo ściółki załatwia wszystko. I wszystko, co zakwasza, się nada. Kora sosnowa, świerkowa, jaka tamkolwiek kora, no, żeby była po prostu, najlepiej z drzew iglastych. Mnóstwo tych igieł, jak tylko można, dodajemy. Zrębka drzewna, czyli małe kawałki, po prostu pocięte gałęzie, tak, takie, o, jak tutaj właśnie widać, różne. Zobaczcie, tu też suchutko, jak nie wiem co, nie? Podkopiemy się kawałek, o, widzicie? 4-5 cm pod tym zaczyna się wilgoć. Patrzcie, drzownicę tutaj znaleźliśmy nawet, ładną. A, też jakieś mrowisko. Gdybyśmy się podkopali jeszcze dalej, będzie jeszcze bardziej wilgotno, a to jest tylko 5 cm, a tutaj jest 20 minimum nasypane. No niestety coś za coś. Czasem trzeba się napracować przy jednym, żeby przy drugim odpuścić. No, te 20 cm ściółki ciężko zdobyć, ale to nie jest tak, że ja jednego dnia to wysypałem, tylko kolekcjonuję, składam się na to przez parę lat. Wszystko, co możliwe, to ściółkować. Najlepsza metoda. Zobaczcie, tam coś tam wykopałem, wyciskam, leci woda. To znaczy, że ta roślina ma do niej dostęp. Dodatkowo ta ściółka nam się rozkłada, odżywia rośliny i nawiązuje właśnie, jak widzieliście, takie pleśnie, połączenia grzybowe i tak dalej. Zobaczcie, jak ładnie rosną sobie. To są jedne z mniejszych, które ja posiadam. Krzewy są sztywne, nie są jakieś powyginane liście, żeby cierpiały na niedobór wody. I najważniejsze to właśnie podejść gdziekolwiek, zobaczcie, bym nie podszedł, nawet przy tych krzewach w miarę nowo posadzonych. Zobaczcie, to jest wyżej niż teren o jakieś 15 cm.
I tam wydaje się, że to powinno uciekać w dół. Zobaczcie. Mokra ziemia, już tu dużo piasku, bo tu też nie miałem jakichś szczególnie fajnych materiałów, więc dodawałem trochę ziemi rodzimej, ale trzeba po prostu zadbać o jak największą ilość materiału organicznego ładowanego do takiego wykopanego rowu, aby z tego zrobić po prostu właśnie taką żyzną ziemię, taką gąbkę i dużo ściółki. Niekoniecznie musi być torf. Moi drodzy, torf jest, ja kiedyś myślałem, że jest bardzo dobrym materiałem pod borówki, teraz już myślę, że jest takim średnim. Dlaczego? Bo jest dosyć jałowy, mało żyzny zwykle i jedyne co ma fajne to to, że jest taki rozluźniający glebę i trochę trzymający wodę, ale też nie jakoś tak super bardzo. Wydobywany nie wiadomo tam skąd, gdzie nie powinien być wydobywany, po co to wydobywać, jak można nasypać pełno kwaśnych materiałów i zakwasić glebę przy okazji. Widzicie tutaj odmiana toro, co roku fajne, duże owoce, one są jeszcze malutkie teraz, będą dwa razy takie. Prężne te krzewy, naprawdę nie widać po nich jakichś oznak niedoborów wody. Tu mamy toro, tu mamy bluecropa jakiegoś, to tak średnio lubię, bo to się właśnie, o, zobaczcie jak się kładzie, jak tylko obsypie się owocami. No dobra, żeby nie przedłużać, moi drodzy, sadzimy borówki, to sadźmy w jak największej ilości materiałów odżywczych organicznych. Najlepiej, gdyby to był już wcześniej z takich materiałów zrobiony kompost kwaśny po prostu. Wtedy już mamy przerobiony materiał, szybciej jest dostępny dla korzeni. I mocno ściółkujemy, 20 cm jak wyściółkujemy, to mamy suszę, mamy naprawdę upały i nic się z nimi złego nie dzieje. Jeżeli ktoś chce, może użyć oczywiście jakichś nawadnień kropelkowych albo od czasu do czasu przejść i po prostu podlać. Ale ja mam taką, wiecie, dewizę, już pomijając brak czasu, brak tej wody gdzieś tam i tak dalej, takie różne problemy, że mnie wkurzają i po prostu odpuszczam, to też mam takie poczucie, że trochę lepiej jest, żeby ich tak nie podlewać, dlatego że one po prostu budują system korzeniowy dużo większy, muszą się jakoś tak no, zaangażować w wypuszczanie tam w dół tych korzeni, przymuszamy je w ten sposób do tego, żeby czerpały z niższych partii gleby, tam gdzie mniej paruje, gdzie mniej narażone na słońce tę wodę, bo inaczej jak je rozleniwymy takim codziennym podlewaniem kropelkowym, to będą miały system korzeniowy kiepski i może się okazać, że wyjeżdżamy na wakacje na 2 tygodnie i po prostu nie ma ściółki, nie ma nawadniania kropelkowego i jest, dziękuję, przyjeżdżamy, mamy flaki. Nie, że nam padną, ale owoce popadają, po prostu dziadostwo z tego będzie i nic z tych rzeczy. Dlatego ja bardziej takie ekologiczno-ekonomiczne zawsze staram się rozwiązania podpowiadać, jeśli tylko znajduję. To jest duża liczba organicznej ściółki i w ogóle wypełnienia tego miejsca, w którym sadzimy. To nie musi być bardzo głęboko. 30-40 cm wystarczy wykopać takie rowy. Poszukajcie jeszcze filmów borówki w Szumilesie. Wpiszcie, jak ja sadziłem, tam jest pokazane, jakieś materiały wymienione. 30-40 wystarczy, ale tak 70-60 szeroko wydobyć taką ziemię, co macie jakąś badziewną i po prostu uzupełnić materiałem organicznym. Chyba, że ma ktoś bardzo dużo gliny, to może tej gliny trochę zostawić, albo jak ktoś ma piasek, to nawet dosypać gliny. To jest dobry magazyn wody. Po prostu jak gdzieś się podlewa deszcz czy coś, to magazynuje. No i trzeba pamiętać o tym, że czasem pada, prawda? Więc ogród się podlewa sam. No wiadomo, bywa tak, że musi się podlać, bo już jest naprawdę susza 2 miesiące. W 2019 roku chyba tak u nas było. Ale zwykle to cyklicznie pada, tam woda się magazynuje w tej organicznej ściółce i po prostu odżywia, udostępniona jest dla tych roślin. I co jeszcze? No i właśnie to chciałem powiedzieć, że u mnie na przykład jak jest trochę cienia, to tutaj do godziny nawet 10 rano, no, jak teraz o 4:30 czy o którejś tam się już słońce wschodzi, to u mnie do 10 jak się chodzi, to laczkiem można wyczuć rosę na trawie i na tej ściółce. Ona się po prostu na tym wytrąca, osadza i spada do gleby, tam się magazynuje. Tak? Także a propos typowo podlewania, filmik.
Rośliny, które lubią wilgoć, które lubią rosnąć na takich właśnie torfowych, kwaśnych, bagnistych nawet terenach, jak różnego rodzaju borówki, zresztą nie tylko amerykańskie, bo i jagoda kamczacka i różne borówki inne. Lubią takie podmokłe troszeczkę, można powiedzieć, tereny. Mogą się utrzymać na piaszczystej ziemi u mnie bez jakiegoś większego problemu. No i tyle. Myślę, że warto budować rośliny, ogród tak, żeby on po prostu sam się gospodarował, jak tylko może, prawda? Wiadomo, że czasem trzeba coś zrobić, ale jeśli nie trzeba bardzo podlewać, latać codziennie z konewkami, to mamy kupę czasu zaoszczędzonego, wody i energii, prawda? Dziękuję bardzo za uwagę, dajcie sami znać, jak tam postępujecie z boróweczkami. Ja już się nie mogę doczekać pierwszych dojrzewających owoców, w tym roku chyba będą troszkę później, bo zdaje się, że w zeszłym roku to ja już jadłem, a teraz dopiero zaczynają co niektóre tam pierwsze dojrzewać, no ale każdy rok inny, aby tylko do przodu i było dobrze. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam, sucho na ręku, ale tam mokro pod krzewami. Pa, pa, do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzu, jak tam u was te boróweczki są traktowane. Pa!